Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witamy, pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, wzorce propagandy antykatolickiej. Naszym gościem jest pan profesor dr habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Temat, który podejmujemy, wzorce propagandy antykatolickiej, jest jakże aktualny, prawda? Gdy obserwujemy to, co się dokonuje wokół Kościoła, wokół duchowieństwa w tej przestrzeni publicznej w dzisiejszych czasach, to nikogo chyba nie trzeba utwierdzać w tym przekonaniu, że temat jest ten aktualny. Co więcej, temat ten, gdy popatrzymy na w ogóle historię Kościoła, cały czas był chyba aktualny, prawda? Bo to już od początków chrześcijaństwa, nawet już w starożytności Rzymianie przecież oskarżali chrześcijan o kanibalizm, chrześcijan, którzy spożywają ciało i krew jakiegoś Chrystusa, jak to mówił Swetoniusz. Neron oskarżał chrześcijan o spalenie Rzymu. Co więcej, już samego Pana Jezusa, sam Pan Jezus chyba był poddawany pewnego rodzaju propagandzie. Przecież gdy zajrzymy do Ewangelii według świętego Mateusza, ten fragment z 11 rozdziału, 19 werset, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. W jakimś sensie też pewnego rodzaju właśnie jest to propaganda tamtego czasu. Panie profesorze, może rozpocznijmy ten dzisiejszy czas rozmów niedokończonych od wyjaśnienia, czym w ogóle jest propaganda i jaki ma cel to zjawisko. Tak, no tak jak ojciec na początku powiedział, że dzieje antykatolickiej propagandy są tak długie, jak dzieje Kościoła. Rzeczywiście już na kartach Ewangelii mamy opis pewnych działań propagandowych wymierzonych osobiście przeciw Chrystusowi i przeciw Jego apostołom. No właśnie, i trzeba zastanowić się i przypomnieć sobie, czym jest propaganda. Najkrócej mówiąc, ponieważ jest wiele definicji propagandy, propaganda jest przede wszystkim zainteresowana przekonywaniem, a nie prawdą. To trzeba mieć na względzie, to trzeba sobie dobrze uświadomić. Ewangelia słowami Chrystusa mówi, że prawda was wyzwoli. Propagandziści wszystkich wieków mówią, perswazja was wyzwoli. I w tej perswazji, w tych działaniach perswazyjnych, które mają na celu przekonać jakąś grupę odbiorców, większą czy mniejszą, do jakiegoś komunikatu, prawda jest narzędziem, jest podporządkowana, nie jest celem samym w sobie. Nie jest celem samym w sobie, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy słuchamy Ewangelii, kiedy słuchamy nauczania Kościoła, który mówi właśnie, jak to pięknie napisał święty Jan Paweł II we wstępie do swojej encykliki Fides et Ratio, że umysł człowieka wznosi się ku kontemplacji prawdy, na dwóch skrzydłach wiary i rozumu. Ta kontemplacja prawda. Tutaj w propagandzie chodzi o przekonywanie, o perswazję, a nie o prawdę. Prawda jest dobra, jeżeli służy perswazji, ale prawda nie cała, prawda wycinkowa, prawda przekazana w odpowiednim kontekście. I dlatego no, zresztą teoretycy i praktycy propagandy mówią, że najskuteczniejsza propaganda jest wtedy, kiedy bazuje na prawdzie, ale nie na całej prawdzie, tylko na pewnym wycinku prawdy i odpowiednio, oczywiście w odpowiednim kontekście podanym. Ja studentom, z którymi w różnych miejscach miałem przedmiot pod tytułem Historia propagandy i socjotechniki, podawałem taki przykład, jak można za pomocą prawdziwej informacji dokonać przekłamania. Załóżmy, że w Moskwie odbywał się mecz lekkoatletyczny Polska-Rosja. Wygrała Polska i następnego dnia prasa rosyjska pisze, że w Moskwie odbył się wczoraj mecz lekkoatletyczny Polska-Rosja. Rosja zajęła drugie miejsce, Polska przedostatnie. Wszystko się zgadza. Jak popatrzymy, dwie drużyny, Rosja druga, Polska przedostatnia, no bo pierwsza. Ale wszystko zależy od kontekstu. Także jeżeli obserwujemy teraz w bieżącej sytuacji różne działania propagandowe, które odwołują się do jakichś trudnych spraw rzeczywiście, które mają miejsce w Kościele, ale one służą jako materiał propagandowy, jako materiał perswazyjny, a nie jako dążenie do umiłowania prawdy, a tym bardziej dążenie do
do uzdrowienia sytuacji w Kościele. Czyli ziarenko prawdy wyciągnięte z danej rzeczywistości, które jest następnie obudowane całą przestrzenią propagandy, która w końcu jak walec toczy się przez umysły wielu ludzi. Jakimi metodami posługuje się ta propaganda? No tak, to jest właśnie to, co już wspomnieliśmy, metoda wyolbrzymiania, prawda? Czyli bierzemy jeden szczegół czy jedną kwestię i czynimy z tego całe zagadnienie, które ma zilustrować nam naszą tezę, już najczęściej płynącą z jakiejś ideologii. Mamy tę zasadę pars pro toto, czyli traktujemy jakąś część jako reprezentanta całości. Mamy wyolbrzymianie, mamy ujmowanie w odpowiednim kontekście, mamy przemilczanie. Mamy też operowanie różnymi skojarzeniami, prawda? Jeżeli popatrzymy na słownikową definicję słowa na przykład kler, no to w języku polskim, w słowniku języka polskiego przeczytamy, że jest to ogół duchowieństwa w danym kościele albo na danym terenie. I to już sam tytuł służy jako pewien komunikat propagandowy. Zależy też oczywiście od środków propagandy. Jeżeli mamy środki filmowe, a mamy środki pisane, no oczywiście inne techniki, tutaj bardziej obraz, tutaj bardziej słowo wchodzi w grę, ale generalnie trzeba się skupić, i to jest też temat naszego spotkania, żebyśmy prześledzili, jak to poprzez wieki wyglądały pewne tematy tej antykatolickiej propagandy, bo środki techniczne zmieniają się w ciągu wieków. Dzisiaj mamy, prawda, technologie cyfrowe, mamy internet, ale pewne tematy, które się przemyca właśnie w tych komunikatach perswazyjnych, propagandowych, one są właściwie stałe od czasów epoki nowożytnej. I kiedy tak śledzimy, prawda, tę propagandę, historię propagandy antykatolickiej w przestrzeni tej historii, to taki punkt, od którego też chcielibyśmy może rozpocząć właśnie naszą rozmowę, w którym ta propaganda narosła poprzez również różnego rodzaju środki dostępne, między innymi kwestia druku, to właśnie czas reformacji. Tak. Tak, no protestancka reformacja, której 500-lecie wspominaliśmy rok temu, była rzeczywiście tutaj przełomem. Ja w takiej kiedyś napisanej książce, no doczekała się paru wznowień, Czerwone karty Kościoła, analizuję męczeństwo katolików poprzez wieki, czyli od właśnie reformacji protestanckiej poprzez rewolucję francuską, Kulturkampfę, aż do czasów totalitaryzmów i XXI wieku. I tam właśnie jest, podkreślam, że w protestanckiej reformacji, która wykorzystywała rzeczywiście tą nową zdobycz techniczną, jaką był druk, ten ładunek propagandowego ataku był niespotykany, jeżeli porównamy to ze wcześniejszymi tymi kampaniami propagandowymi z poprzednich wieków. Bo pojawia się druk, ale wbrew takiemu naszemu uproszczonemu może rozumowaniu, nie chodzi o to, że protestanci czy twórcy reformacji protestanckiej jak gdyby docierali do tak zwanego masowego odbiorcy poprzez jakieś uczone traktaty teologiczne. Nie, chodziło głównie o obraz, o ikonografię, o taki atak właśnie, epatowanie jakimiś obrzydliwymi skojarzeniami. Na przykład właśnie twórcy tej protestanckiej propagandy wymierzonej w Kościół, przede wszystkim w duchowieństwo, operowali takim zabiegiem, który nazywa się animalizacja, czyli zrównywanie czy porównywanie duchownych, zwłaszcza biskupów, kardynałów i papieży, do zwierząt. Na przykład takim motywem często spotykanym w ikonografii protestanckiej, która właśnie uderzała przede wszystkim obrazem, to było doczepianie główek zwierzęcych do figur biskupów, kardynałów czy papieża. I zazwyczaj były to zwierzęta, które źle się kojarzą. Kozioł jako symbol rozpusty, świnia, wilk, drapieżny. No generalnie, żeby wzbudzić takie negatywne skojarzenia. I tu rzeczywiście reformacja protestancka, wykorzystując tą zdobycz techniczną, wtedy rewolucyjną, jak mówimy o początku XVI wieku, jakim był druk, rzeczywiście docierała do masowego odbiorcy właśnie poprzez tego typu przede wszystkim wizerunki. Tu nie tyle chodziło o tekst pisany, który zazwyczaj był, zważywszy na analfabetyzm, który jeszcze wtedy panował, no, dostępny dla niewielkiego grona osób, ale obraz, każdy mógł oglądać. I proszę zwrócić uwagę, pod tym względem też się nic nie zmieniło. Atakowanie obrazem wtedy w XVI wieku i teraz w XXI wieku w Polsce jest stałym motywem, no bo to rzeczywiście zapada najbardziej w pamięć i nawet w podświadomość.
Wspomina pan profesor o tych metodach, które były wtedy, czasy reformacji, które są do dziś stosowane. To również, kiedy śledzimy chociażby dzisiaj różnego rodzaju portale internetowe, to także jest jeszcze jedna metoda, metoda sensacyjnych odkryć, która także jest stosowana dzisiaj. Odkrycia w przestrzeni jakiejś, nie wiem, dawniej to było klasztorów i tym podobnych spraw. Dzisiaj też, kiedy śledzimy te portale, to często zdarzają się właśnie nagłówki, że chrześcijanie, katolicy będą wstrząśnięci, odkryto coś niesamowitego i tutaj... Albo taki komunikat często stosowany przez propagandzistów, bo jak wiadomo, albo wszyscy wiedzą, że... Prawda? Stwarzanie wrażenia, że no przecież cały świat o tym mówi. I tutaj oczywiście my wiemy, że na przykład w internecie kursują takie no, roboty internetowe, które wysyłają na zamówienie różne komentarze. I też to trzeba mieć na względzie. Ale rzeczywiście, tak jak ojciec powiedział, to epatowanie sensacją to też jest ten wymysł protestanckiej reformacji. Bo na przykład kiedy król Henryk VIII, ogłosiwszy się głową kościoła w Anglii w 1534, dwa lata później przeszedł do akcji rabowania mienia kościelnego, przede wszystkim klasztorów, które miały swoje nieruchomości, które zresztą służyły biednym najczęściej, bo były hospicja, były różne fundacje, które pomagały osobom potrzebującym. No więc chodziło o zagrabienie tego mienia, ale trzeba było jakoś uzasadnić. Więc nagle powołano komisję, która jeździła po tych klasztorach i odkrywała w piwnicach klasztornych w całej Anglii i Walii na przykład szkielety małych dzieci, które miały świadczyć o tym, że tam jakieś niecne rzeczy się odbywały i te biedne dzieciątka były potem przez te niecnych zakonników i zakonnice topione czy tam zamurowywane w tych piwnicach. No, po zbadaniu sprawy już po tym, jak nastały rządy królowej katolickiej Marii Tudor, córki Henryka VIII, okazało się, że to wszystko było wyssane z palca. Nic takiego nie było, ale no, chodziło o efekt oczywiście propagandowy. I tu oczywiście także pod tym względem niewiele się zmieniło poza technicznymi środkami docierania do odbiorcy. Także faktoidy, plotki. No tak. Także w tym czasie nasiliły się na temat właśnie duchowieństwa. Tak, faktoidy, plotki, to jak dzisiaj się mówi fake newsy, no to jeżeli ktoś chce pogrzebać dokładnie i zbadać głębokie korzenie tego, co nazywamy polityką fake newsów, to warto właśnie popatrzeć na dzieje tej propagandy antykatolickiej okresu reformacji protestanckiej, bo warto na przykład powiedzieć, że pierwsza wielka teoria spisku, która zaczyna kursować w Europie nowożytnej, bynajmniej nie rodzi się w kręgach, jak to mówiono, ciemnego katolickiego duchowieństwa, tylko wręcz odwrotnie, w kręgu tych, którzy zwalczali katolickie duchowieństwo, czyli no właśnie protestanccy reformatorzy ukuli pierwszą taką teorię spisku, powszechnego spisku jezuitów. Towarzystwo Jezusowe, powołane do życia przez świętego Ignacego Loyolę w pierwszej połowie XVI wieku, było tą forpocztą katolickiej wersji rzeczywistej odnowy Kościoła, prawda? Tej odnowy bazującej przede wszystkim na uświęcaniu osobistym i wspólnotowym. I Towarzystwo Jezusowe było z tej racji uważane za głównego wroga, bo rzeczywiście emanowało wigorem takim apostolskim, przecież jak wiadomo ojcowie jezuici prowadzą misje nie tylko w Europie, ale też no, chociażby na Dalekim Wschodzie, święty Franciszek Ksawery, chociażby wspomnieć tą postać. I na początku XVII wieku ukazuje się druk pod tytułem Monita Secreta właśnie o tajnych rządach jezuitów, że jezuici mają jakiś swój tajny rząd. Tak w ogóle to jest jakiś czarny papież, który tam zza kulis rządzi tym białym papieżem, którego wszyscy widzimy. No a w ogóle jezuici są, ich macki, ich wpływy są w całym świecie, nie tylko kościelnym, ale i politycznym, bo oni łakną czego? Władzy, pieniędzy, wpływów i nie zawahają się wykorzystać wszystkiego, nawet konfesjonałów, żeby wyłudzać na przykład majątki od panien pobożnych. No, cała gama różnych skojarzeń, różnych epitetów, różnych takich właśnie argumentów perswazyjnych, które odnajdujemy także w naszych czasach. Ale warto, ojcze, żebyśmy zwrócili na jedną jeszcze rzecz uwagę, bo to jest też taki zabieg powtarzający się z taką bardzo charakterystyczną regularnością, że wybiera się jedno środowisko, czy jedną osobę nawet, do takiego zmasowanego ataku propagandowego, ale temu towarzyszy taki właśnie drugi komunikat, no ale my nie atakujemy kościoła, my tylko to tych jednych, to jedno środowisko, tą jedną osobę. Wtedy to byli jezuici przez długie wieki.
Potem na przykład wybrano jako taką osobę do atakowania właśnie jednostkowego był ojciec święty Pius XII. A dzisiaj na przykład, jak popatrzymy na nasze czasy, na naszą sytuację w Polsce, proszę zwrócić uwagę, takim wybranym przedmiotem ataku jest Radio Maryja od wielu lat i osobiście jego założyciel, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. I temu zawsze towarzyszy takie usprawiedliwianie, ale przecież my do Kościoła nic nie mamy, my tylko ich atakujemy, no bo jakieś nieprawidłowości, ale nie miejmy złudzeń. To jest taki właśnie zabieg, który ma uśpić czujność innych, no bo wiadomo, że tutaj, to jak towarzysz Stalin mówił, taktyka salami, odcinamy po kawałku, atakujemy po kawałku. No i na tym etapie, prawda, mądrość etapu nam każe atakować ich, ale potem zmienimy atak na inne środowisko. W każdym razie chodzi o to, że wybiera się takie środowisko w Kościele, które jest traktowane z różnych względów jako szczególnie niebezpieczne i poddane atakowi propagandowemu z usprawiedliwieniem, no, że przecież my całego Kościoła nie atakujemy. Proszę zwrócić uwagę. Autorzy tego filmu, którego tu nie będziemy reklamować, ale oni stosują taki zabieg, że przecież nawet wydali oświadczenie, że przecież my doceniamy papieża Franciszka, my wiemy, że chce Kościoła ubogiego, więc my atakujemy tylko tych tutaj, którzy są tacy źli. Ale to jest taki właśnie argument propagandowy, który jest stosowany od 400 lat i więcej, że wybiera się jedno środowisko, które się mocno atakuje z usprawiedliwieniem, że przecież my nie atakujemy Kościoła, w ogóle wiary nie atakujemy, tylko my tych złych. Natomiast wy, kochani, się nie bójcie. No ale właśnie jak praktyka pokazuje tych czerwonych kart Kościoła, dziejów prześladowania Kościoła poprzez wieki od czasów protestanckiej reformacji, zawsze było tak, że jak gdyby atak propagandowy był takim przygotowaniem gruntu pod frontalny atak na Kościół. Tak, to jest pewnego rodzaju też rozmiękczanie, urabianie opinii publicznej. Zresztą uderzcie w pasterza, owce się rozproszą. I pan profesor wspomniał o tych różnego rodzaju środowiskach, które w Kościele właśnie były wybierane i na nich przypuszczany był taki srogi niejednokrotnie atak, a takimi środowiskami bardzo często były, wspomnieliśmy o zakonie ojców jezuitów, ale w ogóle zakony, które przecież no, bardzo często były też takim miernikiem dynamizmu, gorliwości całego Kościoła. Tak, bo zakony idąc za radami ewangelicznymi, prawda, posłuszeństwa, ubóstwa, czystości, były jak gdyby zawsze takim znakiem sprzeciwu wobec różnych ideologii, modnych ideologii na kolejnych etapach, powiedzmy od czasów epoki nowożytnej. Właśnie, przechodząc chronologicznie dalej, w inną epokę, oświecenie, które jest takim wstępem do rewolucji francuskiej. Tam się, to jest ta cała ta alchemia tych ideologii rewolucyjnych. I rzeczywiście w XVIII wieku, czyli w epoce oświecenia, w tej antykatolickiej propagandzie zakony urastają do tego głównego zła. Bo na przykład atakuje się bardzo często, zwłaszcza zakony kontemplacyjne, jako tak zwanych nierobów, że oni nic nie robią, tylko się modlą, prawda? Temu towarzyszy takie przekonanie, że modlitwa to jest czyn z gruntu nieproduktywny, no bo porządny, oświecony człowiek żyje tylko praktyką, prawda? Liczą się czyny. Natomiast właśnie sfera ducha jest zupełnie eliminowana. I teraz zakony, które przede wszystkim odwołują się do sfery ducha, właśnie kontemplują prawdę, modlą się za cały Kościół i nawet za tych, którzy Kościół atakują, są traktowane właśnie jako ten znak sprzeciwu, jako przez sam fakt swojego istnienia one zaprzeczają całej tej ideologii oświeceniowej, która wymazywała ten całą sferę ponadnaturalną ze sfery egzystencji człowieka. To był, jeżeli ktoś się poświęca swoje życie, całe swoje życie, od młodości aż do śmierci, właśnie życiu na przykład za klauzurą, kiedy poświęca się życiu modlitewnemu, no to jest i udowadnia przez to, że można tak zrobić, no to jest zaprzeczenie całej tej ideologii oświecenia, które mówi, że nie ma czegoś takiego jak sfera ponadnaturalna. A do tego dochodzi rzeczywiście ten motyw z ohydzania. I tutaj niestety wchodzimy, trzeba powiedzieć, na kolejne piętro takiego właśnie tej obrzydliwości, bo powstają cała masa różnych powieści w XVIII wieku, tworzonych nawet przez tak zwanych oświeceniowych filozofów. Na przykład Denis Diderot, jeden z twórców encyklopedii oświeceniowej francuskiej, napisał
taką książkę, która niestety była bestsellerem pod tytułem Zakonnica, gdzie rzeczywiście odmalował życie w zakonie żeńskim w tym przypadku jako, no, jako jaskinię wszelkich podłości, wszelkich no, wyuzdania i tak dalej. Obrzydliwa rzecz, ale która robiła karierę. Trzeba powiedzieć, że pod tym względem tej obrzydliwości, takiego zohydzania Kościoła, a przede wszystkim wspólnot zakonnych, oświecenie znalazło potem w kolejnych wiekach, aż do dzisiaj swoich kontynuatorów. W każdym bądź razie to przygotowywało grunt, zauważmy znowu, to przygotowywało grunt potem pod ten frontalny atak na Kościół, który nastąpił po 1789 roku w okresie rewolucji francuskiej. Tak, oświecenie tutaj też kolejne takie elementy związane z tą propagandą antykościelną, związane chociażby z takim pojmowaniem Kościoła jako pewnego rodzaju rzeczywistości usteczniającej, jako też takiej przestrzeni pełnej zabobonów. Do tego też, pan profesor wspomniał, używano powieści, ale również te podróże różnych ludzi, prawda, do krajów właśnie katolickich, które później były przedstawiane, relacjonowane w sposób antykościelny. Tak, mamy do czynienia właśnie w XVIII wieku z powstaniem swego rodzaju nowego gatunku literackiego, mianowicie podróże oświeconych ludzi do katolickich krajów. A poetyka tych traktatów, bo to potem było ogłaszane drukiem, rozpowszechniane w różnych kanałach komunikacyjnych, propagandowych, bo tutaj trzeba, proszę Państwa, ojcze, drodzy Państwo, zwrócić uwagę, że oświecenie to też jest nowość polegająca na tym, że tworzą się nowe kanały komunikacyjne, między innymi salony oświeceniowe, ale też różnego rodzaju loże wolnomularskie, różokrzyżowców, iluminatów. W każdym bądź razie ta sieć komunikacji się rozbudowuje i tworzy się ten nurt właśnie literacki, podróże ludzi oświeconych do krajów katolickich. Na przykład w Niemczech protestanci z północnych Niemiec, na przykład z Prus, odwiedzają Bawarię i piszą potem takie opowieści z odwiedzin w tym kraju, katolickim kraju, jakim była Bawaria, które przypominają wrażenia ludzi, którzy byli w jakimś odległym lądzie, gdzieś tam za morzami, oceanami, gdzie odkryli kraj zamieszkały przez dzikusów, którzy na przykład stawiają figurę Matki Bożej w centrum swojego miasta, jak jest w Monachium, modlą się w jakichś dziwnych rytuałach. No, ja mówię o takim obrazie, który przedstawiano, że katolicy to są właściwie jacyś zacofani ludzie, którzy żyją w ciemnościach w sensie cywilizacyjnym i trzeba im dać światło rozumu. Trzeba ich ucywilizować. Nawet wtedy, kiedy nie będą chcieli, no to trzeba ich przymusić. No, w czasie rewolucji francuskiej przymuszała obywatelka gilotyna. Natomiast właśnie zaczyna się przygotowywanie gruntów w epoce właśnie rewolucji, w epoce oświecenia. Co ciekawe, na przykład jednymi z tych, którzy bardzo rozpowszechnili ten gatunek, byli Anglicy, którzy przyjeżdżali do Francji czy na przykład do Rzymu i potem z tych podróży spisywali swoje wrażenia właśnie. Jacy to ci katolicy dziwni, jakieś dziwne obrzędy, jakaś msza w niezrozumiałym języku, czyli po łacinie, jakieś figurki w kościołach, kadzidło, no w każdym razie wszystko, co miało świadczyć o jakichś dziwactwach, a na pewno cywilizacyjnym zapóźnieniu. Pisali to ci sami ludzie, czytaj Anglicy, warstwo oświecone, które gdy chodzi o ich własny kraj, nie zająknęli się ani słowem w przypadku istnienia tak zwanych penal laws, czyli tak zwanych praw karnych, które właściwie stawiały katolików w XVIII-wiecznej Anglii poza marginesem społeczeństwa, gdzie katolik nie mógł pełnić żadnego urzędu publicznego, ba, nie mógł być nawet nauczycielem, lekarzem, nie mógł nosić broni, nie mógł słuchać mszy świętej, księża mieli zakaz w ogóle przebywania na terenie Królestwa Anglii, już nie mówiąc o Irlandii, gdzie byli karani śmiercią i gdzie w Anglii istniał nawet zawód taki, priest catcher, czyli łapacz księży, ludzie wyspecjalizowani za duże pieniądze w łapaniu księży, którzy się ukrywali, bo mszy świętej nie można było odprawiać. I ci sami ludzie potem po przekroczeniu kanału La Manche i obejrzeniu na przykład Paryża czy Rzymu twierdzili, że tutaj jakieś takie dziwne, zacofani ludzie mieszkają, którzy oddają cześć na przykład świętym. No to jest właśnie całe zakłamanie, które towarzyszyło i towarzyszy tej propagandzie antykatolickiej. Rewolucja francuska dla rewolucjonistów. Każda osoba, która wierzyła, była fanatykiem. Sama wiara przesądem, a hierarchia kościelna tyranią sumień. Tak, tutaj dochodzimy do tego nowego wątku, które przyniosło oświecenie i w czasie rewolucji francuskiej
to uległo bardzo mocno takiej amplifikacji, wyolbrzymieniu i akcentowaniu, że katolicyzm równa się ciemnota, a dzisiaj by powiedziano, i tak mówią propagandziści, to jest obciach. Katolicyzm. Jak można udowodnić, że jest się człowiekiem oświeconym i postępowym? Bardzo prosto mówili propagandziści czasu oświecenia i rewolucji francuskiej. Jak można to udowodnić? Atakuj Kościół. A jeżeli w czasach rewolucji francuskiej jeszcze wyślesz paru księży czy ludzi głęboko wierzących na szafot, no to już masz papiery żelazne, że jesteś człowiekiem postępowym i z gruntu oświecony. I rzeczywiście w okresie rewolucji francuskiej ten grunt przygotowany przez propagandę czasów oświecenia wydaje swoje tragiczne owoce, bo rzeczywiście mamy do czynienia z próbą całkowitej dechrystianizacji Francji. Kult chrześcijański jest całkowicie zakazany. Msza święta i inne sakramenty są zakazane, a ludzie, którzy na przykład udzielają schronienia księżom w całej Francji, są skazywani na śmierć, całe rodziny, które tak czynią. Więc pojawiają się na przykład ryciny, które, ja pamiętam jeszcze podręczniki do historii z czasów komunistycznych, gdzie pojawia się taka rycina chłopa francuskiego uginającego się pod ciężarem siedzących na nim króla, arystokraty i księdza. Ksiądz oczywiście musi być z obfitym brzuchem, jako symbol takiego, tej pogoni za bogactwem, żeby dobrze zjeść, dobrze wypić, a ten człowiek prosty z ludu zupełnie ich nie obchodzi. To, że rewolucjoniści francuscy skasowali i zniszczyli dziesiątki zakonów we Francji, które tylko i wyłącznie zajmowały się biednymi ludźmi, prowadziły hospicja. Hospicja wtedy to były przede wszystkim szpitale, można powiedzieć. To nie jest hospicjum w naszym rozumieniu. Które zajmowały się, prowadziły przytułki, domy dla samotnych matek. To, że oni to skasowali, zupełnie oczywiście nie kłóciło się z tym przekazem propagandowym, bo to wyciszano. Bo przekaz miał iść taki, że my pozbywamy się ludzi, którzy są nie dość, że wyzyskiwaczami, no to są ciemni, to są, którzy rozsiewają obskuranty, ciemnotę, obniżają nasz poziom cywilizacyjny. A to, że na przykład taka instytucja jak Sorbona w Paryżu była założona przez Kościół w głębokim, rzekomo ciemnym średniowieczu, no to oczywiście o tym propagandziści już nie wspominali. Tutaj podczas rewolucji francuskiej również ten termin postęp, o którym już żeśmy wspomnieli, no niezwykle ważną odgrywał rolę, prawda? Postęp to właśnie równało się wyrogowanie w ogóle wiary chrześcijaństwa, katolicyzmu z życia. I co ciekawe, czy dzisiaj nie mamy pewnego rodzaju reminiscencji? No tak, to jest... Wiara, katolicyzm, jak to wspomniał pan profesor, obciach. Tak, tak. No to jest właśnie ten jeden z stałych motywów w propagandzie antykatolickiej poprzez wieki, przy zmieniających się środkach technicznych. To jest ten motyw, który przetrwał i jest rozwijany w naszych czasach. Proszę zwrócić uwagę, to jest to operowanie tymi skojarzeniami, prawda, że jesteś katolikiem, no to jesteś zacofany, jesteś moher, prawda? Kto jest dzisiaj katolikiem? Osoby starsze z małych miast i wsi i z niskim wykształceniem. To jest te treści propagandowe operujące na poziomie skojarzeń, pewnych komunikatów też takich podprogowych, które mają przekonać, przede wszystkim tu nie miejmy złudzeń, młodego odbiorcę, bo to jest target, mówiąc językiem marketingu, że jak udowodnić człowieku, że jesteś postępowy, tolerancyjny, otwarty i w ogóle nie znosisz żadnego wykluczania. Ano taki, że uważasz, że wszyscy księża to są właśnie ludzie, którzy podążają za bogactwem, za materialnymi rozkoszami, w ogóle duch Ewangelii jest im obcy, a generalnie bycie w kościele to jest trochę rzecz obciachowa. No, to jest komunikat, który rzeczywiście swoimi korzeniami, jak popatrzymy na historię tej antykatolickiej propagandy, sięga czasów oświecenia i rewolucji francuskiej, gdzie rzeczywiście przekonywano ludzi i w wielu miejscach przekonano, że bycie człowiekiem postępowym najłatwiej udowodnić przez atakowanie Kościoła, nawet werbalne. Proszę sobie przypomnieć, co święty Jan Maria Vianney, święty proboszcz z Ars, powiedział, że czy co zastał w swojej parafii, kiedy przyszedł, prawda, że on stwierdził, że to jest kompletne pogaństwo, prawda, że przyszedł przecież po czasach, po rewolucji francuskiej, kiedy doszło do tego zerwania tej ciągłości ogniw, prawda, kiedy wyrosło nowe pokolenie, które w ogóle nie znało na przykład katechezy, obyczajowości chrześcijańskiej i trzeba było takiego tytana ducha, jakim był święty proboszcz z Ars, żeby w tej jednej parafii
to naprawić, ale przecież tych parafii w całej Francji były tysiące, a niestety tysięcy świętych proboszczów nie było. Także to pokazuje, ta próbka pokazuje, jak wielką szkodę zrobiono, właśnie atakując także w sensie propagandowym i utrwalając ten przekaz właśnie, że bycie człowiekiem postępowym, bycie człowiekiem oświeconym, naprawdę takim kulturalnym, no to wyklucza bycie katolikiem. Jak bardzo ten postęp ingerował w przestrzeń również życia duchowego, w przestrzeń życia chrześcijan, katolików, również osób konsekrowanych. W latach 1790-91 przecież parlament we Francji uchwalił zakaz składania ślubów czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, stwierdzając, że tego typu śluby są niezgodne z prawem naturalnym. Tak, i to właśnie w rewolucji francuskiej widzimy dokładnie to operowanie taktyką salami, że my atakujemy jedno środowisko, wy się, kochani, nie martwcie, to tamci są źli, my do was nic nie mamy. I najpierw zaatakowano zakony, rzeczywiście zakazując składać tych ślubów, więc uspokajano, że ale przecież to duchowieństwo diecezjalne niech się nie martwi. Potem zrobiono manewr z tak zwaną konstytucją cywilną kleru z 1790 roku, że nakazano zaprzysięgać księżom na to właśnie nowe prawo, które de facto było próbą wprowadzenia schizmy od Rzymu, czyli ustanowienia właściwie, czy mianowania księży i biskupów przez rewolucyjny rząd francuski. I mówiono tak, ci, co się podporządkują, są ok, natomiast prawdziwi podżegacze, warchoły, no to są ci, co trwają w jedności z papieżem. My ich atakujemy, a wy się nie martwcie. Więc część księży, mniejsza zdecydowanie, ale jednak posłuchała i zaprzysięgła tę konstytucję cywilną kleru. I potem już w ostatniej fazie zaatakowano ich, twierdząc, że no jednak oni mają te święcenia kapłańskie, a to już oznacza, że na pewno z nich ludzi nie będzie postępowych i obywatelka gilotyna powinna do nich przemówić. I tak zrobiono, więc atakowano częściami, ale efekt był taki, że atakowano cały Kościół. Jak wiemy, no los Wandei to pokazał, dokonano po prostu ludobójstwa. Wzorce propagandy antykatolickiej, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania w Rozmowach Niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszamy widzów, słuchaczy do współtworzenia tego czasu. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Numery kontaktowe do naszego studia, przypomnijmy, z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Wzorce propagandy antykatolickiej, temat, który jest treścią naszego dzisiejszego spotkania. Panie profesorze, przejdźmy dalej. Po rewolucji francuskiej przez Europę zachodnią, no, przetoczył się bardzo mocny taki walec liberałów, który toczył wojnę o kulturę, Kulturkampf. I jakie tutaj były motywy, jakie były skutki tej działalności propagandowej? Tak, tu XIX wiek w całej Europie, od Prus aż po Półwysep Iberyjski, po Hiszpanię i Portugalię, to jest czas rzeczywiście kolejnych wojen o kulturę, czyli Kulturkampfów. My znamy Kulturkampf, oczywiście kojarzymy to i słusznie z polityką Bismarcka, jako też kolejny etap germanizowania, czy prób germanizowania Polaków w zaborze pruskim, ale trzeba pamiętać o tym, że to zjawisko było ogólnoeuropejskie. Zaczyna się właściwie w Italii, Piemont, potem przechodzą Prusy Bismarcka i potem Trzecia Republika Francuska, a kończy się na rewolucji 1910 roku w Portugalii bezpośrednio przed objawieniami w Fatimie. I wszyscy autorzy, w sensie politycznym były to różne ugrupowania liberalne, wojen kulturowych w XIX wieku, oni operują, czy czerpią jak gdyby swój propagandowy arsenał właśnie z tego, w cudzysłowie, dorobku wieków poprzednich. Czyli wskazuje się, że Kościół to jest
w sensie kulturowym coś wstecznego. Na przykład Niemcy, liberałowie niemieccy już w latach 50. 60. XIX wieku utrzymywali, że katolicy niemieccy, już pomijając Polaków, ale katolicy niemieccy są ciałem obcym w sensie kulturowym w narodzie niemieckim, bo prawdziwy Niemiec to jest liberał i protestant. I w podobny sposób, no tutaj wprost odwołując się do rewolucji francuskiej, na przykład liberałowie we Francji w okresie III Republiki Francuskiej, czyli po 1875 roku organizowali ten atak na kościół, wskazując na przykład, że no dlaczego katoliccy rodzice nie mogą wysyłać za swoje pieniądze swoich dzieci do katolickich szkół prowadzonych przez zakony. Przecież to jest wolność obywatela. Przecież państwo nic nie dokłada, rodzice płacą. Dlaczego nie? W końcu Republika ciągle mówi o wolności. No ale wtedy stosowano argument, no nie, 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 ale w tych szkołach to uczą zacofania cywilizacyjnego, a my chcemy młodych Francuzów wszystkich wychować na ludzi postępowych, ucywilizowanych, a na pewno takiego porządnego, w sensie czytaj, postępowego wykształcenia w szkołach katolickich oni nie zdobędą. Reformowano całe podręczniki, nowe podręczniki opracowywano, gdzie pieczołowicie jako symbole Francji były wymazywane katedry Notre Dame, tylko na przykład wsadzano wieżę Eiffla na przykład. Więc to były rzeczywiście już wtedy, bo przecież mamy do czynienia już z masową prasą, tak zwaną opinią publiczną masową, która wtedy już w Europie Zachodniej funkcjonuje, więc docierano do tej masowej opinii publicznej już wykorzystując rzeczywiście cały arsenał środków w postaci właśnie tych nowych technicznych udogodnień, jakim była masowa prasa, tak zwana tania prasa. I efekt był taki za każdym razem, że głosząc propagandowe hasło tak zwanego rozdziału kościoła od państwa, albo jak mówił premier Piemontu, wolny kościół w wolnym państwie, efekt był taki, że kościół nie był wolny, a państwo rządziło wszystkim. Dyrygowało, czego klerycy mają się uczyć w seminariach, jak mają być dopuszczeni do święceń, bo muszą egzamin państwowy zdać, jacy księża mogą odprawiać mszę, a jacy nie. No, to propagandowe zawołanie o rozdziale kościoła od państwa kończyło się zazwyczaj próbą rozdziału społeczeństwa od religii. I zawsze tak jest. Także w naszych czasach, no, w naszych czasach na przykład, jak sobie przypomnimy, krótko po 1989 roku operowano takim hasłem neutralności światopoglądowej państwa. Taki propagandowy właśnie chwyt, który miał przekazać komunikat, ale my tutaj nic nie narzucamy, neutralność, zupełnie neutralni. No ale jak właśnie to pięknie też wyjaśniał święty Jan Paweł II, kiedy był w Polsce w 91 roku, że tu chodzi po prostu o zepchnięcie katolików do getta z powrotem. Skończyło się komunistyczne getto, no to teraz pod innym szyldem będzie to samo. Ale zawsze przy tym operowaniu hasłem propagandowym wolny kościół w wolnym państwie, rozdział kościoła od państwa, który robi karierę w okresie wojen kulturowych, laickich w XIX wieku, zawsze chodzi o dominację kościoła dominację państwa nad kościołem, zawsze. Czy w Prusach, czy we Francji, czy w Piemoncie, czy w Portugalii. Czy ktoś sobie dzisiaj jeszcze zdaje sprawę, że w momencie, kiedy Matka Boża objawiała się w Fatimie w 1917 roku, to w sensie laickiego prawa Republiki Portugalskiej namawiała do czynu karalnego, bo takim było publiczne odmawianie różańca. W momencie, kiedy objawiała się w Fatimie, nie było żadnego biskupa katolickiego w Portugalii, bo wszyscy byli skazani na banicję, bo tak kazała laickie prawo o rozdziale kościoła od państwa. No więc tu mamy do czynienia po raz kolejny właśnie, jak obserwujemy te różne odsłony Kulturkampfów, które przetaczają przez Europę w XIX wieku, aż do wybuchu I wojny światowej. Z jednej strony z takim natężeniem działań propagandowych, które mają przekonać no, już wtedy masowego odbiorcę, że Kościół, czytaj duchowieństwo, to są ludzie, którzy są niewykształceni, a w ogóle to darmo zjady, które chcą władzy, pieniędzy i wpływów. Natomiast my, czytaj liberałowie, my chcemy was tylko oświecić, chcemy was zrzucić was ten ciężar utrzymywania kościoła, który jest drogi, który przecież sam chce bogactw i tak dalej, i tak dalej. No wzorzec, który jako żywo jest replikowany także w naszych czasach. Tak, widzimy bardzo konkretnie, że te argumenty propagandy są powielane. Historia kołem się toczy. Wzorce propagandy antykatolickiej, temat, który podejmujemy. Zapraszamy również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwsze telefony. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kłaniam się nisko. Bardzo się cieszę, słysząc pana profesora, którego w internecie słucham, ponieważ mieszkam w Niemczech i historia Niemiec mnie interesuje, odkąd tutaj mieszkam. Bardzo dziękuję. W każdej wolnej chwili wysłuchuję tych wspaniałych wykładów. Dziękuję. A chciałam po prostu pochwalić się, że w naszej polskiej misji katolickiej w Lubece, w Lübeck, północne Niemcy, mamy pełny kościół ludzi, jest młodzież, są dzieci, także nie damy się i nie słuchamy tych, którzy no, dużo krzyczą, ale mało robią, a jeśli robią nawet mało, to źle. Także bardzo dziękuję za wszystko i cieszę się, że mogę słuchać takich wspaniałych wykładów. Bóg zapłać. Bóg zapłać, pani Zofio, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękuję za dobre słowo. I też życzymy wielu łask Bożych, aby też być właśnie, to jest też niezmiernie istotne i ważne, tam, gdzie jesteśmy, w naszych środowiskach, być tymi apostołami, prawda, niosącymi prawdę, niosącymi też i wsparcie właśnie wtedy, kiedy słyszymy o tych atakach, kiedy słyszymy o tym pluciu niejednokrotnym, żeby nie bać się zaprotestować. I takich przykładów w historii też jest bez liku, takich postaw, które bardzo konkretnie stawały w obronie wiary, również w obronie duchowieństwa. Tak, nie wahajmy się używać daru, którym wyposażył nas Pan Bóg, czyli rozumu. Bo po to ten rozum jest, żeby czynić z niego użytek. A rozum między innymi skłania nas do tego, żeby poznawać dzieje tej propagandy. Bo nagle się okaże, że rzeczywiście to już było w różnych odsłonach, z różnym, że tak powiem, technicznym wyposażeniem, ale to było. I trzeba zdawać sobie sprawę na przykład z tego, że w jakimś sensie to, że widzimy teraz ten zmasowany rzeczywiście z takim natężeniem atak propagandowy na Kościół, zwłaszcza na duchowieństwo, jest jednak świadectwem, że komuś Kościół zawadza. Dlaczego zawadza? Bo Kościół żyje. Kościół jest pewien wigoru, Kościół pracuje, Kościół tętni życiem. Jeżeli Kościół nic nie robi, jeżeli Kościół jest w jakimś poważnym kryzysie, to nikogo by aż tak to nie obchodziło. Więc ten atak, jak na przykład przed Kulturkampfem bismarckowskim, bardzo mocny w latach 50., 60. XIX wieku w prasie liberalnej w całych Niemczech, bardzo mocny atak propagandowy na Kościół katolicki. Dlaczego? Same liczby mówiły. Radykalny wzrost liczby powołań do życia zakonnego, męskiego i żeńskiego, do powołań do kapłaństwa. I to było, że tak powiem, namacalnym faktem. To widziano, te nowe klasztory, które powstawały, które tak uwierały. Na przykład w Berlinie, kiedy Dominikanie chcieli otworzyć klasztor w 1869 roku, nowy klasztor w dzielnicy Moabit, wtedy to była dzielnica przemysłowa, to liberałowie zorganizowali rozruchy uliczne i skończyło się pogromem. To znaczy ci zakonnicy byli zaatakowani po prostu przez tłum i budynek został zniszczony. Więc ten atak zawsze był w momencie, kiedy Kościół udowadniał swój wigor, prawda? Kiedy na przykład Towarzystwo Jezusowe było rzeczywiście tą forpocztą tej odnowy katolicyzmu w XVI-XVII wieku, to wtedy akurat rozpoczyna się ten szczególny atak propagandowy, Monita Secreta, tajne rządy jezuitów. To jest zawsze skorelowane. No i podobnie teraz. No zresztą, cóż, mamy rok po różańcu do granic, mamy rok po stuleciu objawień w Fatimie i nic dziwnego, że swąd szatana się unosi, no bo zły tego nie może znieść. I to zawsze tak było. Taka jest prawidłowość historyczna. My musimy mieć tego świadomość, co nie oznacza oczywiście, że możemy spocząć na laurach, że teraz wszystko będzie dobrze, no bo miejmy świadomość, że kto jest jak gdyby tą grupą docelową poszukiwaną. W naszym przypadku, jeżeli popatrzymy na tu i teraz, no to jest oczywiście młodzież. To jest młodzież i dlatego trzeba mieć świadomość. Może też w drobny sposób takie książki pomogą to zniwelować, ale na pewno na katechezie będzie dużo sposobności i warto wykorzystać tą sposobność, jaką jest katecheza, żeby nie być w defensywie, ale po prostu pokazać, że no przecież to już było. No, na przykład minister Goebbels, szef Ministerstwa Propagandy Rzeszy Niemieckiej, krótko po
opublikowanym przez papieża Piusa XI encykliki Mit Brennender Sorge w 1937 roku, która potępiała jeszcze przed II wojną światową ideologię i praktykę reżimu narodowo-socjalistycznego w Niemczech, rozpoczął kampanię odkrywania tak zwanych przestępstw seksualnych wśród duchowieństwa katolickiego w Niemczech i, uwaga, przestępstw dewizowych. Także motyw złoto i dolary to nie jest motyw nowy. To już się pojawia w propagandzie III Rzeszy, która na przykład był taki obrzydliwy, taki właściwie ocierający się o pornografię tygodnik nazistowski Der Stürmer, głównie specjalizujący się w wulgarnym antysemityzmie, ale po 1937 roku, jak za właśnie działaniem jakiegoś tajemniczego Wajchowego, nagle zaczęły się pojawiać właśnie karykatury księży, którzy właśnie gdzieś tam mają pieniądze albo są przedstawieni zupełnie bez habitów, bez sutan. No, obrzydliwe takie karykatury, które miały właśnie przekonywać masowego odbiorcę w Niemczech, że przecież ci księża, oni tam w zaciszach swoich klasztorów to głównie zajmują się handlem dewizami, wywożą te dolary, bo tak interpretowano na przykład zbiórkę na cele misyjne Kościoła, prawda, dla celów propagandowych. Więc to, że spotykamy się z tymi atakami dzisiaj, to trzeba też mieć świadomość, że to już testowali teoretycy i propagandy i praktycy propagandy już wcześniej. Odbierzmy kolejne telefony, bardzo proszę. Halo? Prosimy bardzo. Halo? Tak, prosimy. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, kto jest z nami? Waldemar Spyrzyc. No tak, mam szczęście, że się drugi raz w krótkim czasie mogłem dodzwonić. Ja bym chciał tylko spośród wielu komentarzy na temat walki z wiarą, z katolicyzmem, bezpośrednio też i ze mną, jakby to powiedzieć, z powodu moich zamiłowań hobbystycznych do historiografii, chrystianizacji Pomorza Zachodniego, tak spojrzałem na lewą stronę swoją za Odrę i tak mi się nasuwa taka refleksja. Chciałem podpowiedzieć, żeby poruszyć temat w ogóle, jako skutki reformacji po dzień dzisiejszy, żałosne są, między innymi na temat poruszenia tematu zmian mentalnościowych poreformacyjnych narodu niemieckiego, który doprowadzi do wielu wojen w Europie głównych, do pustki duchowej i tym wszystkim krzykaczom, tym edukatorom, którzy chcą walczyć pośrednio, bezpośrednio z Kościołem, bezpośrednio z nami, bądź i ze mną, bądź co bądź. Podsuwam tę refleksję właśnie na temat zmian mentalnościowych po reformacji, czy to w Niemczech, czy w innych ośrodkach zachodnich we Francji, co oni wywołali, bo niedawno, rok temu było 5 wieków jubileusz reformacji. Ja miałem styczność w Niemczech z dużą ilością mediów w tym czasie i nie widziałem ani jednego komentarza pozytywnego. Co oni osiągnęli poprzez reformację? No poza, oprócz setek czy innych, większej ilości wszelkiego rodzaju sekt, rozłamów, naprawdę podziałów wewnętrznych, które do dziś jeszcze pokłosie zbierają, oby nie zbierały dalej. Z Bogiem. Z Panem Bogiem, Panie Waldemarze. Zagłębianie się w zakamarki duszy niemieckiej jest to ryzykowne przedsięwzięcie. Natomiast jedna rzecz, bo to badacze na przykład Kulturkampfu, oni dawno już zauważyli, bynajmniej nie jacyś badacze katolicy, że to wyżłobione przez propagandę myślenie, że katolicy są obcym ciałem, w sensie kulturowym, we wspólnocie narodowej niemieckiej, przyzwyczaiło Niemców do myślenia, że jest jakaś grupa w społeczeństwie, która jest obca, która jest w jakimś sensie stygmatyzowana. W tym przypadku katolicy w sensie kulturowym. Czyli takie przyzwyczajanie ludzi do tego, że są wśród nas obcy, którzy są zupełnie, no, nie ma mostów między nami, oni już zawsze będą obcymi. I to było bardzo niebezpieczne, jak pokazały dzieje Niemiec kolejne, już w XX wieku, to przyzwyczajenie ludzi, że jest grupa taka stygmatyzowana. Przecież to byli ich rodacy, w sensie, no, można powiedzieć, etnicznym, porozumiewania się językiem, ale byli stygmatyzowani jako obcy kulturowe, w sensie niżsi w rozwoju cywilizacyjnym. I to rzeczywiście potem, jak popatrzymy na szerzej na kulturę polityczną Niemiec w XX wieku, to było rzeczywiście fatalne.
Też w tym telefonie pana Waldemara wybrzmiał taki jeden bardzo ważny wątek. Pan Waldemar kilkakrotnie podkreślił, że ten atak na Kościół, na duszpasterzy, czyli atak też na mnie, mówi pan Waldemar. To też jest istotne i ważne, aby mieć tę świadomość, że atak na duchowieństwo, na kapłanów, to jest pewnego rodzaju początek, który później przeleje się dalej. No tak, tak. To jest to właśnie, o czym już wcześniej mówiliśmy parę razy, że autorom propagandy zależy na przekonaniu szerszych odbiorców, że przecież my was nie atakujemy, my ich atakujemy. A potem praktyka pokazywała, jak chociażby w czasie rewolucji francuskiej, że atakowano wszystkich. Zaczęto od arcybiskupów, kardynałów, a skończono na tych prostych wandejskich chłopach, których tu topiono w rzekach i gilotynowano masowo, bo występowali pod sztandarem Najświętszego Serca Jezusowego. Więc ten wzorzec takiego działania właśnie usypiającego, że wy się nie martwcie, my tylko tutaj tych, właśnie wybieramy tych do ataku, no to jest stały motyw. To jest ćwiczone przez propagandę antykatolicką od wieków, przynajmniej od czasów reformacji, gdzie wybiera się właśnie jedno środowisko, atakuje się, mówiąc, że ale my przecież do Kościoła nic nie mamy, my do wiary nic nie mamy. A nawet dzisiaj się twierdzi, a nie, no my w ogóle uważamy, że tak, tak, my chcemy Kościół uzdrowić. No nie miejmy złudzeń, nie miejmy złudzeń. Tak samo ci, którzy urabiali tą propagandę, bo mamy do czynienia z propagandą, nie z rzeczywistością historyczną, że jakoby papież Pius XII milczał w sprawie ludobójstwa popełnianego na Żydach przez Niemców w czasie II wojny światowej, to im nie chodzi o powrót do czasów, kiedy głos papieża podniesiony wysoko od razu w całej Europie wzbudzał posłuch. Nie, im nie chodzi o powrót do tych czasów. Im chodzi o oczernianie, w tym przypadku osoby papieża Piusa XII, żeby potem pójść krok dalej i powiedzieć, no tak, ale skoro papież taki był, no to wiadomo, oni się wszyscy słuchali papieża, więc oni wszyscy tak robili. Więc tutaj jest takie no bardzo to przemyślane działanie, nic w tym przypadku nie ma. Tak, i to jest też kolejna ze spraw niezmiernie istotnych, ważnych, o których trzeba mieć wiedzę i trzeba mieć świadomość tego działania. Jaki jest cel? Nie jest tutaj celem uzdrowienie, uleczenie jakiejkolwiek sytuacji. Nie. Absolutnie. Miejmy tu złudzeń. Jest zupełnie inny nie miejmy złudzeń. Obserwując to, co się dzieje na naszych oczach, to nie miejmy złudzeń, że za tym stoją jacyś nowi święci Franciszkowie, święci Dominicy, święci Bernardzi. Tak, bo to trzeba rozgraniczyć, prawda? Były postaci, które faktycznie... Którzy piętnowali, tak. Oczywiście znamy w dziejach Kościoła. Jest ta przecież stara maksyma Ecclesia Semper Reformanda. Kościół ciągle potrzebujący odnowy. I to jest w dziejach Kościoła ciągle spotykamy reformy gregoriańskie. Święty Grzegorz VII, święty Piotr Damianie, potem święty Bernard z Clairvaux w XII wieku, święci Franciszek i Dominik w XIII. Oni widzieli te rzeczy, które rzeczywiście były smutne w Kościele i dźwigali ten Kościół właśnie swoją świętością. Tak jak pięknie to napisał w liście wielkopocnym do duchowieństwa i wiernych w 1970 roku ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, że jeżeli ktoś mówi o odnowie Kościoła tam w kontekście odnowy posoborowej, to niech przede wszystkim myśli o świętości. Myśli o świętości własnej, osobistej, wspólnotowej. A tutaj, jak popatrzymy na autorów tych różnych przedsięwzięć mających na celu zohydzić Kościół, bo o to chodzi, taki jest cel tych propagandowych przedsięwzięć, no to przecież właśnie chodzi o zohydzenie, a nie o odnowę Kościoła, o to, żeby ten Kościół jeszcze był bardziej święty, bardziej z takim wigorem podszedł do pracy ewangelizacyjnej. Na pewno o to nie chodzi. Tak, tym bardziej, że właśnie Kościół jest chyba jeszcze jedyną instytucją, która w zasięgu światowym właśnie stoi na tamie tego postępu rozumianego chociażby w tej formie eutanazji, tak, aborcji, stworzenia takiego świata. To jest ten znak sprzeciwu i dopóki będzie znakiem sprzeciwu, to znaczy, że jesteśmy na właściwej drodze. Idąc po tych etapach historii, przejdźmy do marksizmu. Karol Marx, prawda, który uważał, że właśnie wiara jest tą przeszkodą do wprowadzenia, do budowy socjalizmu, to wiarę nazywał tym opium dla ludu. Tak, opium dla ludu, a jego kontynuator Włodzimierz Lenin mówił,
odwołując się do tradycji rosyjskiej, że to jest gorzałka dla ludu. A potem jak bolszewicy doszli do władzy, czy dochodzili do władzy po 1917 roku, stworzyli, jak mówił Lenin, państwo nowego typu. Nowego typu oczywiście przede wszystkim ze względu na masowy terror, który nie był jakąś aberracją, tylko istotą tego państwa, ale także państwo propagandy. Bolszewicy, i to na przykład fascynowało Hitlera, on o tym mówił, że u bolszewików go fascynowało to, że oni uczynili z propagandy nie dodatek, tylko istotę rzeczy. I w tym ta propaganda wymierzona w duchowieństwo chrześcijańskie, no w warunkach rosyjskich przede wszystkim chodziło o cerkiew, chociaż nie tylko, no właśnie operowała na różnych płaszczyznach, bo tutaj wszedł już film. Film, który rzeczywiście był traktowany przez Lenina i Stalina jako to podstawowe działanie, oddziaływanie propagandowe. Film, plakat, podręczniki, cała gama prasa, cała gama oddziaływań propagandowych, które rzeczywiście no, czerpały z tego, w cudzysłowie, skarbca tych tematów funkcjonujących w propagandzie antykatolickiej od wieków. A więc na przykład pokazywanie osób duchownych jako tych, którzy wstrzymują postęp, że to, na przykład operowana takimi kontrastami, że tu jest młodzież, dzielny komsomolec w białej koszuli z czerwonym krawatem, który idzie ku świetlanej przyszłości i tam jakiś brodaty staruszek, pop, który próbuje go wstrzymywać, no ale samo operowanie, ten kontrast, młodość, żywioł, przyszłość, starość, upadek, schyłek, prawda? To jest wszystko przecież wystudiowane. To było całe, że tak powiem, kursy propagandy, które miały właśnie wpoić w parę pokoleń obywateli Związku Sowieckiego, że chrześcijaństwo no to jest koniecznie zastój, to jest coś, co jest wstydliwe, czego musimy się pozbyć, no bo my tutaj budujemy ustrój postępu. Panie profesorze, odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Pozdrawiam pana profesora, pozdrawiam ojca i naszych słuchaczy, telewidzów. Ojciec Tadeusz Rydzyk, bardzo dziękuję panie profesorze za przybycie i za uczenie nas. Dziękuję za wszystkie audycje i no, za to, co pan robi. Za artykuły przepiękne, również w naszym dzienniku. Bardzo za to dziękuję. No, apel tylko do słuchaczy naszych. Kochani, przekazujmy jedni drugim te sprawy. Powiedzcie, że jest taka audycja, że jest taki profesor, teraz tym bardziej teraz, bo jak widzimy, atak na Kościół jest absolutnie, no, powiedziałbym jeszcze większy niż kiedyś. Tak to widzę, nie wiem jak pan profesor, ale tak to widzę za życia Ojca Świętego Jana Pawła II byliśmy jak gdyby pod jakimś szczególnym, powiedziałbym, parasolem, opieką nad nami, jego opieką, tak. Tak to postrzegałem, tak mi się to wszystko jakoś tak widziało. Nie było takiego bezpardonowego ataku, bardzo brutalnego ataku jak teraz. I Polska jest wyspą jeszcze wiary w Europie, katolicyzmu. I tutaj widać, że oni nam nie darują. Były takie mowy, słyszało się raz po raz, że na 100 lat Fatimy masoneria rozprawi się z Kościołem. Widać, co zrobili z Irlandią, co zrobili z Hiszpanią, z Włochami i tak dalej. Tak. A teraz w Polsce, nawet po sformułowaniach, po metodach, bo to ja już sobie porównuję, od mojego dzieciństwa pamiętam, jak atakowali Kościół. Takie same sformułowania, takie same. Pamiętam, takie pismo było dla milicji, dla ORMO było takie pismo, tylko dla nich, kiedyś wpadło mi w ręce. I jeszcze
chyba byłem w seminarium wtedy. I proszę sobie wyobrazić, co mówili o prymasie Wyszyńskim. Mówili takimi samymi słowami jak teraz. Homoseksualizm, pedofilia i tak dalej. O wielkim świętym, wielkim prymasie Wyszyńskim. To było pismo takie, no powiedziałbym, szkoleniowe, propagandowe dla policji, dla ORMO. To tylko jeden wycinek mówię, ale taka była ich narracja. Tak mówili, tak komuniści mówili. I teraz, gdy słyszę, co mówią w Polsce, to tak jakbym słyszał tamtych komunistów, tylko to są już ich tamtych dzieci albo wnuki. Nie łudźmy się. Tylko właściwa formacja pokoleń, tylko prawdziwa nauka, tylko głoszenie prawdy i przyjęcie prawdy może zmienić ten stan. Może wyprowadzić nas na to, żeby po prostu bardzo szlachetnie podchodzić do i prawdziwie do wiary, do spraw tych, które są dla nas no, zasadnicze, bo bez wiary nie ma przyszłości. Ani tu na ziemi, ani w wieczności. Także mówię, to jest to samo, co było już. To jest to samo, co było. Nawet sformułowanie mówię takie same. Tak, co robić? No katolicy musimy wszyscy być bardziej aktywni. Bardziej aktywni. Nie można sobie pozwolić na to, żeby tak zostawić to i być biernym. Po prostu trzeba dawać świadectwo. Trzeba wielkiego ducha apostolskiego, bo odbiorą nam chociażby młodzież. Obrzydzą Kościół. I to jest, myślę, mądre młodości. Jeszcze raz bardzo wielkie dzięki. I wszyscy, nie, bardzo dobrze jest pan profesor, ale to trzeba tę prawdę zanieść innym. Jeszcze raz bardzo wielkie dzięki za to głoszenie prawdy. To jest czas nasz w tej chwili być albo nie być. Być albo nie być Kościoła, wiary. Bo zniszczenie opinii kapłanów, biskupów to właśnie prowadzi do tego, żeby wyrwać wiarę ludziom. Tak. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Mówił ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Bardzo dziękuję za te słowa. Natomiast, no tak jak ojciec dyrektor powiedział, przed nami przede wszystkim zadanie, żeby dowiadywać się więcej. To znaczy, żeby rzeczywiście nie tej okazji, która w jakimś sensie jest teraz przed nami, nie zmarnować. Okazji, żeby poznawać, tak jak tutaj mówimy od początku naszej audycji, te dzieje antykatolickiej propagandy, bo wtedy też jesteśmy świadomi też możliwości obrony. To znaczy, a pierwsza linia obrony to jest przede wszystkim no, mieć na względzie zwłaszcza młodzież, bo ona zawsze była pierwszym celem ataku. Każdej tej odsłony antykatolickiej propagandy zawsze chodziło o młodzież, no bo młodzież, jeżeli się odbiera młodzież, to odbiera się wszystko, czyli całą przyszłość, w tym przypadku przyszłość Kościoła. Więc tak jak mówię, na poziomie na przykład, bo to jest taka, mówiąc tak językiem militarnym, pierwsza linia frontu, katecheza w szkołach. Ona musi być rzeczywiście dostosowana, żeby elastycznie reagować na takie zagrożenia, jakie obecnie mamy, gdzie rzeczywiście młodzież przyjdzie, obejrzawszy taki czy inny film, takie czy inne przedstawienie, jeszcze przeczytawszy jakieś komentarze
na portalach społecznościowych. No i teraz niech mi tutaj ksiądz, albo jeżeli świecki katecheta, pan i pani powie, no a ja tutaj przeczytałem, no przecież wiadomo, bo wszyscy tak mówią. Prawda? I tutaj no, trzeba mieć te jednak narzędzia, które pozwalają, tu nie chodzi o jakieś wchodzenie w jakieś tanie polemiki, tylko po prostu o pokazanie rzetelnej wiedzy, bo prawda się obroni, prawda zawsze wypłynie i tylko musimy do niej dotrzeć różnymi sposobami, ale przede wszystkim trzeba uświadamiać rzeczywiście tych najmłodszych, czy młodzież, że jest coś takiego jak zjawisko antykatolickiej propagandy. Ona nie zaczęło się po 1989 roku, czy po 2015 roku, tylko trwa już dobrych parę wieków w tej odsłonie od epoki nowożytnej i pewne takie tematyczne nici, czy tematyczne wątki, o których tutaj mówimy, one są stałe, tylko zmieniają się środki techniczne dochodzenia do odbiorcy. Wzorce propagandy antykatolickiej, temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Tak, halo? Prosimy bardzo. Kto jest z nami? Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam księdza prowadzącego, witam pana profesora. Chciałabym bardzo przede wszystkim podziękować za tę audycję. Jest ta audycja po prostu potrzebna. Wiedza pana profesora tak ogromna i bardzo budująca. Ja chciałabym tylko jeszcze dla ojca Rydzyka, pana dyrektora Radia Maryja, również podziękować za to słowo, które było przede mną, bo część z tego, co chciałam powiedzieć, zostało już powiedziane. Ja dzwonię z Niemiec. Chciałabym powiedzieć, że propaganda jest niesamowita. Uderza się to po prostu poprzez szkołę, poprzez wychowanie dzieci w szkołach, między innymi na religiach katolickich. To, co pan profesor przed chwilą powiedział, to jest prawda. Musimy być mocni sami wiarą, musimy używać naszego rozumu, to znaczy kształcić się i rozwijać, dotykać tego, co jest zagrożeniem wokół nas. I tylko dzięki temu będziemy mogli po prostu obronić i naszą wiarę, a my tutaj, mieszkający w Niemczech Polacy, własną postawą, nie narzucaniem się czy czymś podobnym, ale własną mocną postawą, naszą wiarą, naszym wychowaniem naszych dzieci, również religijnym, katolickim, możemy przekazywać to również innym. Tu jest o tyle trudne to, że jest propaganda, którą pan profesor dotknął w zakresie historycznym. Jest to marksizm jako neomarksizm, jest to wiele innych rzeczy, gender w tej chwili bardzo agresywny, na przykład na religiach katolickich naszych dzieci w szkołach nie mówi się na przykład tego, co jest katolickie, o Panu Jezusie, ale mówi się bardzo dużo o Lutrze i tego podobne sprawy. Dlatego jako rodzice, chciałabym jako rodzic, również do innych rodziców poprzez antenę powiedzieć rodzicom, aby się interesowali, czym jest gender, aby interesowali się tym, co dotyka ich dzieci w szkołach, obserwowali, dużo rozmawiali, a przede wszystkim modlili się i byli sami silni wiarą. To jest nasza obrona na dzisiaj i w naszym środowisku po prostu musimy również być mocni. Ja chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim, a ojczyźnie Polsce życzyć i ludziom mieszkającym w Polsce obecnie, aby nie przyjmowali tego, co agresywne i kłamliwe, bo tu, gdyby mieszkali lata w Niemczech, zorientowaliby się, że Polska jest jeszcze rzeczywiście wielką oazą religijną, katolicką. Dbajmy o ten depozyt wiary i bądźmy silni wiarą i słuchajmy tego, co mądrzy ludzie mają nam do powiedzenia. Tylko z Bogiem możemy wygrać. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy również pani i na pani ręce pozdrawiamy całą Polonię rozsianą w tak różnych zakątach świata. Panie profesorze, tutaj też wiele słów padło o tej odpowiedzialności, naszej odpowiedzialności właśnie za przyszłość i wiedza, siła argumentu. Tak. No, historia pokazuje, że nic nie jest dane raz na zawsze. Na przykład Irlandii, czy wcześniej przykład Francji, prawda? Te dramatyczne słowa świętego Jana Pawła II. Francjo, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem? Francja, pierworodna córa Kościoła. Co się z nią dzisiaj dzieje? Więc nic nie jest dane raz na zawsze, ale też wiara nas uczy, że nie wolno popadać w rozpacz, bo rozpacz jest przecież grzechem straszliwym. Więc trzeba rzeczywiście podejmować różne działania,
A żeby je podejmować, to też trzeba wiedzieć, w jakich kierunkach ten atak propagandowy idzie. Na przykład jest takie już opublikowane wiele lat temu zapis rozmów z Hitlerem Hermana Rauschniga, jednego z bliskich współpracowników, który je potem spisał i wydał w książce. I tam jest bardzo ciekawy fragment, w którym Hitler nawiązuje do czasów Kulturkampfu i mówi, że Bismarck źle się zajął Kościołem. On powinien, to z Kościołem nie walczy się za pomocą żandarmów i więzień. Nie, bo to tylko im dodaje męczenników. Kościół, czytaj duchowieństwo, należy przede wszystkim zohydzić, należy odrzeć ich z godności, należy ich przedstawić właśnie jako jednostki zdeprawowane, zdegenerowane. To mówił Adolf Hitler, który rzeczywiście, co jak co, ale on rolę propagandy doceniał, bo miał specjalistów od tej kwestii, o tym już była mowa. Więc ten motyw zohydzania, żeby sprawić, żeby ksiądz był odarty ze swojej godności, to jest stały motyw, bo trzeba mieć świadomość, że właśnie w Kościele katolickim ksiądz tak dużo znaczy, bo on jest ten alter Christus. Wiemy, prawda, jeżeli przystępuje do ołtarza, odprawia mszę świętą, to jako ten drugi Chrystus, który waga kapłaństwa w Kościele katolickim jest, jak popatrzymy na inne, zwłaszcza te protestanckie wspólnoty, jest nieporównywalna. Więc dlatego ten atak właśnie idzie na duchowieństwo, na księży, ponieważ jak popatrzymy na przykład na czas, dramatyczny czas dla Kościoła w okresie wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-39, przecież te najliczniejsze teraz te masowe beatyfikacje i kanonizacje męczenników, no to są męczennicy hiszpańscy, wojny domowej w Hiszpanii, ale wcześniej w prasie liberalnej i różnych odcieni radykalizmu ten obraz Kościoła, zwłaszcza księży, był w szczególnie czarnych barwach przedstawianych. Właśnie, że to jest siedlisko rozpusty, gonienia za pieniędzmi, ciemnoty. I w ten sposób przygotowywano grunt pod ten krwawy atak. Naprawdę to ma swoje konsekwencje potem. Uderzcie w pasterze, a owce się rozproszą. Panie profesorze, dziękujemy za tę część naszego spotkania. Wzorce propagandy antykatolickiej, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy na drugą część na godzinę 21.30 na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Bóg zapłać. Bóg zapłać również widzom, telewizją oraz słuchaczom Radia Maryja. I zapraszamy. 21.30 Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze.